Cześć, kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wyjątkowe, nieco inne spotkanie, bo mamy dzisiaj nie live, ale webinar. Specjalnie tak to rozróżniam, dlatego że są to takie spotkania, które mamy raz na kilka tygodni, i zawsze schemat jest dokładnie taki sam. Wchodzimy sobie w dany wątek. Ja wam tutaj przedstawiam różne treści, takie mam nadzieję inspirujące, też wzbogacające i wiedzę, i doświadczenie tego, o co tutaj chodzi. I potem sobie eksplorujemy przez najbliższe dni jeszcze ten temat głębiej i głębiej. Będziemy też tutaj sporo mieć w tym temacie, w temacie Rany Pieniądza w tym tygodniu, a potem sobie płynnie dla tych z Was, którzy chcą zanurkować w dany obszar uzdrawiania dziecięcych zranień, tym razem będzie tutaj chodziło o kwitość, o pieniądz, no to mamy zawsze taką przestrzeń już grupowego kursu i tym razem też tak będzie, będziemy startować 12 marca, także dzisiaj o tym wszystkim będę tutaj opowiadać, ale zanim zacznę to powiem, że bardzo się cieszę, że tutaj możemy się spotkać w jakże przynajmniej ja tak uważam dla mnie ważnym temacie, także dzień dobry kochani, dajcie mi proszę znać czy dobrze słychać przede wszystkim, od razu też sygnalizuję z racji tego, że znowu jestem połączona przez aplikację zewnętrzną na Instagramie. Gdyby tam coś urwało na Instagramie, to kochani, ja wrócę po prostu się wtedy zaloguję raz jeszcze ze swojego telefonu z urządzenia, ale też możecie mnie znaleźć, jestem jednocześnie teraz i na swoim koncie na Facebooku Duch i Materia Sylwia Kocoń i na kanale YouTube. Także na pewno jak, jak chcecie to znajdziecie. No Kochani, dzisiaj mamy webinar rana pieniądza. I co my w ogóle będziemy sobie tutaj opowiadać? Dzisiaj sobie powiemy na naszym spotkaniu o jednym z najważniejszych elementów otwierania się na finansową obfitość. Powiemy sobie o tym, dlaczego nie zarabiasz tyle, ile byś chciała, jaki jest wpływ Twojej matczynej i ojcowskiej rany na finansowe prosperowanie, Właśnie chodzi tutaj o dorosłe życie nas, córek. Też sobie powiemy o tym, czym jest rana pieniądza, jak ją uzdrowić, i też będę nawiązywać w trakcie, jak również na końcu, do tego, czym jest kurs, który właśnie startuje 12 marca: rodzinne skarby, jak się można do niego przyłączyć w tej największej promocji. Już teraz Wam zdradzę, że jak zwykle, też tutaj nie ma żadnych niespodzianek, zawsze tak robię dla uczestników webinaru. Pierwsze 100 osób zapisanych może się przyłączyć w najniższej, najbardziej promocyjnej cenie. Już widziałam, że niektórzy z Was Rano w mailu, wyczaili linki się już przyłączali. Także od razu Wam tutaj też wklejam w komentarzach. Na Instagramie też macie w moim bio. Wystarczy wejść w ogóle na moją stronę sylwiakocoń.pl i, i tam się pojawi. Natomiast też Wam tutaj o banerek pokażę, żeby było tak, że wszyscy, że wszyscy widzą i wszyscy wiedzą o co chodzi. Dajcie mi proszę znać, jak w ogóle dla Was, jak Wy się czujecie z tym tematem, dlatego że ja, jeżeli chodzi w ogóle o obfitość, o pieniądz, wiadomo, że mamy tak wiele różnych przestrzeni w sieci, w różnych miejscach otwierania się na obfitość, pracy z obfitością, każdy ma tam jakieś metody, narzędzia i tak dalej, jest tego bardzo dużo, ja również sama prowadzę swój kurs przyciągania pieniędzy raz do roku, natomiast to, co ja zaobserwowałam i z racji tego właśnie stworzyłam tą przestrzeń, to jest to, że pomimo, że my stosujemy przeróżne techniki i narzędzia i naprawdę często się staramy i oddajemy, dedykujemy temu swój czas i swoją uwagę, to jednak efektów nie ma, no te efekty nie są za bardzo takie, jakby my Chcieli. Chodzi i zarówno o sferę finansową, jak i o sferę zawodową. O, tym, o to, jak my się czujemy z pieniądzem, jak my ten pieniądz zarabiamy, czy my go w ogóle do siebie dopuszczamy, czy my go mamy, czy jeżeli go nawet mamy, to czy to jest lekkością i w zgodzie ze sobą, czy być może to jest taką przemocą wobec siebie, wysiłkiem z takiej czysto męskiej, ale niedojrzałej energii i znowu tutaj nawiązuje do nas kobiet. Jak my się czujemy w pracy, czy my lubimy swoją pracę, czy my chodzimy do pracy, jesteśmy w pracy, bo nam się wydaje, Daje, że nie mamy wyjścia, że musimy być w tej, a nie w innej, że nie możemy zarabiać e, robiąc coś, co jest z nami spójne. To wszystko, dzisiaj sobie będziemy o tym mówić, to są. Tak naprawdę pewne rodzinne przekazy, które mogą się okazać skarbami, ale dopiero wtedy, kiedy my uzdrowimy tą ranę pieniądza, ranę prosperowania. Ja właśnie zauważyłam, że nieważne co my robimy na powierzchni, na powierzchni to ja to tak nazywam właśnie wszystkie te praktyki i techniki, które są super i w ogóle róbmy je jak najbardziej, które mają nas otwierać na obfitość, to się nie może sprawdzać i to nie może działać długofalowo na trwałe, tak, długoterminowo, jeżeli my nie sięgniemy do źródła, dlatego że za cokolwiek byśmy się nie chwycili. E to, jakie my mamy nastawienie do siebie, do życia, do pieniądza, do prosperowania, to na ile my sobie pozwalamy, to na ile spełnienia my przy, pozwolimy sobie przyjmować w naszym życiu, to na ile my uważamy, że jesteśmy warte, to też się mocno wiąże z poczuciem własnej wartości. To wszystko sięga do źródła, do naszych przekazów, które mieliśmy w dzieciństwie, których w większości nie mamy teraz świadomości, i one skutecznie, bo do nich się jakoś ustosunkowujemy, i stosujemy różne zachowania i wybory w dorosłym życiu, które nas skutecznie zamykają na to, czego chcemy na dobre zarabianie, na za zarabianie z lekkością, na lubienie swojej pracy. Więc to wszystko sięga do źródła. Jest to tak ważny i tak duży temat, że postanowiłam dać mu. Całkowicie odrębną przestrzeń i też dużo zapytań było od Was w tym zakresie, dlatego to jest też taka odpowiedź właśnie na te Wasze pytania, bo sama praca z matczyną ojcowską raną jest oczywiście bardzo ważna i jest fundamentem i bezwzględnie uważam, że każdy tutaj powinien prędzej czy później sięgnąć po takie procesy uzdrawiające nasze dziecięce zranienia, ale jeżeli widzimy, że na przykład szczególnie nam doskwiera jakiś obszar życia, czyli powiedzmy, właśnie ta sfera finansowa, finansowo-zawodowa, która jest tak ważna w życiu każdego z nas, gdzie czujemy dużo trudnych emocji, dużo jest wstydu, dużo lęku wokół pieniądza, jego wydawania, jego zarabiania, sięgania po niego i tak dalej, zwłaszcza przy nas kobietach, my potrzebujemy jeszcze mieć osobną przestrzeń, gdzie zanurkujemy i skupimy się, damy całkowitą uwagę tylko i wyłącznie Temu aspektowi prosperowania, zarabiania, relacji z pieniądzem, relacji z naszą pracą, właśnie w kontekście dziecięcych zranień, bo to tam się wszystko zaczyna, bo to tam zaczęłyśmy się zamykać na to, że możemy dobrze zarabiać, że możemy zarabiać z przyjemnością, że możemy cieszyć się naszym pieniądzem. Zwłaszcza my, Polacy, mamy tak dużo wstydu wokół pieniądza, wokół tego, że my w ogóle go chcemy, że my go możemy zarabiać, tak dużo zwątpienia. I to dotyczy każdej z nas, każdego z nas. Ja również w tym byłam i widzę, jak ogromną ym, zmianę właśnie zrobiła, zrobi, zrobił w moim życiu ten proces uzdrawiania dziecięcych zranień, właśnie w nawiązaniu do obfitości, do pieniądza, do rany pieniądza. Także dzisiaj, kochani, o tym, ale też o tym, przede wszystkim o tym właśnie będzie kurs dla tych, którzy chcą otworzyć się na tą obfitość. Od źródła i naprawdę raz na zawsze zacząć sobie załatwiać ten temat i widzieć, jak do tej pory się zamykaliśmy na nią, dlaczego tego pieniądza nie przyjmowałyśmy, dlaczego tyle wstydu, tyle lęku, tyle niewygody, tyle poczucia winy, tyle zwątpienia, tyle wycofania albo działania po trupach do celu, osiąganie, udowadnianie swojej wartości. To wszystko się tutaj mieści. Kiedy zaczynamy to widzieć, rozumieć i zaczynamy to uzdrawiać, to możemy w końcu. W końcu możemy odsapnąć i cieszyć się tym, że zarabiamy i zarabiać naprawdę dobrze i po prostu sobie żyć, korzystając z tego pieniądza, nie obsesyjnie skupiając się na to, że zabraknie, że muszę coś zaradzić, że muszę coś wykombinować, ale po prostu z przyjemnością czerpiąc z tego aspektu życia, który jest nam tutaj dany, czyli pieniądz, czyli prosperowanie, czyli praca. Przecież to są tak fajne obszary życia i my naprawdę możemy ich doświadczać z przyjemnością, czego i ja jestem przykładem i naprawdę setki, tysiące osób, które też już są po tej przysłowiowej drugiej stronie i już nie mają na bakier z obfitością, z pieniądzem, tylko po prostu się oddają temu, temu co jest z nimi spójne i dobrze tutaj zarabiają i cieszą się tym i te pieniądze potem idą od nich dalej i to wszystko po prostu fajnie sobie płynie. Także kochani, no... Kochani, dzisiaj o tym i cieszę się, że nas jest tak dużo, bo jest już nas teraz na żywo ponad 500 osób. Wiem, że to jest ważny temat i bardzo się cieszę, że możemy sobie w niego dzisiaj głębiej wejść. Widzę, że piszecie dużo. Będę oczywiście przeglądać potem wasze e, komentarze. To prawda, jak mój mąż mówi, e, tutaj widzę, piszecie, ale mi uciekają aż, że pieniądze są ważne, że trzeba je mieć i zarabiać. Tak, dla mężczyzn jest to jakby bardziej oczywiste. Dla nas, kobiet, nie zawsze. Ja sama wiem i to różnie bywa. Niektóre z nas się całkiem wycofują i boją się zarabiać, nie wiedzą jak, czują się bezradne, bezsilne, e, takie zagubione w tym. Niektóre są za wszelką cenę i desperacją i, i dużym wysiłkiem i czasami te pieniądze tak przychodzą. Ja tak na przykład miałam, jak pracowałam w korporacji, ale nie dają spełnienia, czujemy się puste, mamy depresję często. Bo to jest cały czas wbrew nas, robiąc coś często, czego nie lubimy, dużym wysiłkiem, taką przemocą stosowaną wobec siebie, zamiast oddać się też tej kobiecości, temu przepływowi. I też oczywiście w tym jest ogrom działania, wiecie, ja bardzo dużo działam, ale to jest zupełnie inna energia, zupełnie inne nastawienie. Każda z nas jest w innym miejscu, więc tutaj sobie to poeksplorujemy. Oczywiście już odnosząc to indywidualnie do siebie, warto wejść sobie w taki proces, gdzie już widzimy konkretnie. Jak u mnie to się wykształciło na skutek właśnie tych pierwszych wzorców z dzieciństwa, jaka u mnie jest ta rana prosperowania, rana pieniądza. I zacząć ją po prostu uzdrawiać. Także, kochani, tego nam tutaj wszystkim życzę. I jeszcze z takich organizacyjnych kwestii: ten webinar, on będzie przez 48 godzin do oglądnięcia. Będzie nagranie może troszkę dłużej, bo czasami je zostawiam dłużej, jak jeszcze ktoś prosi, że, że nie zdążył sobie zaglądnąć. Maila z notatkami z tego webinaru, takie najważniejsze punkty wyślę Wam jutro rano. Będziecie mieć tego maila ze sobą, te wszystkie osoby, które są zapisane na webinar. Zaglądajcie też do spamu i do innych folderów, bo często te maile trafiają po prostu gdzie indziej. I też będę Wam jeszcze dzisiaj, Wam też wyślę maila już z, takim, z linkiem do kursu, który startuje Rodzinne Skarby 12 marca właśnie o uzdrawianiu rany, pieniądza matczynej, ojcowskiej rany w zakresie obfitości pieniądza i prosperowania. Ale pamiętajcie, że macie teraz ten przywilej, tak jak zawsze, że właśnie to pierwszeństwo, tak, że pierwsze 100 osób, które się zapisze, macie teraz znacznie obniżoną cenę, możecie się przyłączyć. Także jeszcze raz wam tutaj wyświetlam i już przechodzę do dzisiejszego tematu, bo chciałabym się zmieścić w godzince. Także zobaczymy jak nam to wyjdzie. Tak jak mówię, komentarze będę sobie potem też czytać. Dzielcie się, rozmawiajcie na czacie, po to tutaj jesteśmy, żeby naprawdę otworzyć się na ten trudny, trudny i niekomfortowy, często temat, który potrafi nam też przysparzać wiele trudnych emocji. Dobra, więc tak, kochani. Zacznijmy sobie może od tego, że otwieranie się na finansową y, obfitość y, to zawiera sam, y, jakby ten proces, on zawiera wiele różnych elementów. I do najważniejszych z tych elementów, czy o tym wiemy, czy nie wiemy, ale ja już jestem przekonana, że skoro się tutaj spotykamy, to jednak jesteśmy w gronie osób, które już sobie zdają z tego sprawę. Do najważniejszych y, tych elementów otwierania się na finansową obfitość należy uzdrawianie rany pieniądza, czyli uzdrawianie swojej matczynej i ojcowskiej rany. Która nas obecnie zamyka na to finansowo-zawodowe spełnienie. Dlaczego tak jest? A no, dlatego, tutaj znowu nie ma żadnych sztuczek, trików. To jest po prostu konkret, tak po prostu jest, tak się kształtuje psychika dziecka w pierwszych latach dorastania i potem dalej i w okresie nastoletnim to jest wzmacniane, dalej modelowane, tak po prostu jest. Ja sama teraz na żywo jestem tego obserwatorem, mając już prawie trzyletnią Sarę, jeszcze przy Julci nie miałam aż takiej świadomości, żeby to tak bacznie obserwować i widzieć, jak to się w niej zakorzenia, kształtuje. Przy Sarze już mam jakby laboratorium na żywo i bardzo mnie to cieszy, bo bardzo to też wzbogaca mnie jako osobę, która może w tych procesach Wspierać. Więc matka i ojciec, to są po prostu, czy nam się to podoba, czy nie. Czy ktoś mówi, że tutaj znowu o rodzicach, znowu ich obwiniamy? Nie. Ja też jestem rodzicem, każdy, wielu z nas jest rodzicami, każdy z nas ma rodziców, czy byli przy nas fizycznie, emocjonalnie, czy też nie, każdy z nas ich ma, więc tak po prostu jest, że my sobie pewne wzorce przekazujemy pokoleniowo. Koniec kropka. Tu nie chodzi o obwinianie kogokolwiek, tu nie chodzi o faszerowanie się tym tematem, o jakieś tkwienie w różnych zranieniach, jak mi źle, czuję się ofiarą i tak dalej. Absolutnie nie. To jest totalne zaprzeczenie tego. Tu chodzi o świadome, mądre podejście do tematu, nie że ja sobie teraz wyczaruję obfitość, będę siedzieć i po prostu czekać, aż mi spadnie z nieba. Może, może jakiś tam coś się podzieje fajnego, ale długofalowo, długoterminowo tak to nie działa. My potrzebujemy wrócić do korzeni, czyli tam, gdzie się to wszystko zaczyna. Dlatego, że sposób, w jaki rodzice mówią i posługują się pieniędzmi, przy nas, kiedy jesteśmy mali, kiedy jesteśmy więksi, nieważne, czy to jest przy nas, przy nas, czy to słyszymy gdzieś za ściany, czy to jest gdzieś tam szeptane, ukrywane, czy to jest wprost oficjalnie, nieważne. To, jak oni mówią i posługują się pieniędzmi, to, jak oni się czują, bo my tym nasiąkamy, tą energią, tym, co się dzieje w domu, jakie są nastroje, jaka jest atmosfera. To, jak oni się czują, kiedy mówią o pieniądzach, kiedy mówią o swojej pracy, kiedy zarządzają pieniędzmi, jakie emocje im towarzyszą, gdy mówią o swojej pracy, gdzie, gdy do niej wychodzą, gdy z niej wracają, to, ile dają uwagi pieniądzom. Pieniądzo, i jakiej jakości to jest uwaga? Czy to jest uwaga z miejsca narzekania, jest źle, jestem ofiarą, brakuje? Czy to jest uwaga z miejsca otwartości, potencjału, możliwości poczucia swojej wartości? To wszystko kształtuje psychikę dziecka i na nas bardzo mocno wpływa. To, w jaki sposób matka dla nas córek spełnia się zawodowo, finansowo, na ile ona sobie pozwala, w co ona wierzy, że dla niej jest możliwe, po co ona sięga, na ile ona wierzy, że ona zasługuje, i znowu czego się boi, czego się wstydzi. Potem ojciec też nam pokazuje, nam córkom, jak śmiało wychodzić do świata, jak prosperować, ile my jesteśmy warte, na ile my zasługujemy. Ile wsparcia on nam oferuje, to, że my się możemy poczuć bezpiecznie. Wiemy, że mamy to wsparcie, że mamy te plecy, że nie jesteśmy w tym same, że możemy wyjść i nawet jak coś nie wyjdzie, bo wiele razy nie będzie wychodzić po naszej myśli, to też jest OK, to też jest cenne doświadczenie i warto próbować warto się otwierać. To, jak ojciec traktuje matkę w temacie prosperowania, w temacie zarabiania, w temacie pracowania, czy szanuje to, co ona robi, czy ją wspiera, czy ją zachęca, czy może raczej ją jakoś stopuje, czy jest z jej trudnościami, emocjonalnością w tym, czy zachęca ją właśnie do tego otwierania się, spełniania, prosperowania. To jest tak naprawdę tylko kilka takich. Pierwszych, które przychodzą na myśl, przykładów tego, na skutek czego właśnie powstaje w nas zamykająca na obfitość rana pieniądza. Więc dajcie mi znać, już teraz możecie się zacząć dzielić i sobie tak poczuć w sobie, jak to jest dla mnie. Wiecie, dopiero sobie tak dziubnęłyśmy tego tematu, ale już tutaj zostało troszkę powiedziane i być może już coś czujesz. Jak to jest dla ciebie? Jak, to nie musisz tutaj mieć żadnych konkretnych przekazów, co tutaj było mówione w Twoim domu, i tak dalej. Tutaj chodzi bardziej o to, żeby zobaczyć, jaka jest teraz ta Twoja relacja z pracą, z pieniądzem, z prosperowaniem i jak to właśnie sięga dzieciństwa, bo widzisz i pamiętasz, i, i gdzieś ten nastrój ci się przypomina, że było dużo może stresu, może konfliktów, a może właśnie dużo radości, może dużo wsparcia w tym zakresie, to jest wszystko ważne. Więc rana pieniądza to jest taka część matczyny i ojcowskiej rany. Bardzo ważna, bo pieniądze i praca to jest ogromna część naszego życia. Dlatego właśnie się za ten temat zabieramy odrębnie. To jest tak ważny obszar naszego zawodowo-finansowego spełnienia, że właśnie dlatego dedykujemy temu całą odrębną przestrzeń, żeby móc uzdrowić tutaj, zwłaszcza dla nas polek. Gdzie jeszcze raz mówię, powtarzam się, wiem, ale ja sama wiem po sobie. Chociaż zawsze miałam taką smykałkę do prosperowania i, do, i, i taką wewnętrzną wiarę, że ta obfitość jest, i sięgałam po to, to jednak zobaczyłam, ile też w sobie mam lęków i wstydu przede wszystkim wstydu i poczucia winy. Ale też lęku przed byciem wykluczoną, ocenioną itd. i tak dalej. Jak to potem wpływało, zwłaszcza na mnie, kiedy przeszłam w zajmowanie się takimi rzeczami, którymi się dzisiaj zajmuję. Bo jak jeszcze pracowałam w korporacji, to było mi łatwiej sięgać po ten pieniądz. No bo przecież to są takie środowiska, gdzie to jest zupełnie normalne, żeby, że tam chodzi o pieniądze, i tam wręcz jest dziwne, jak się po te pieniądze nie sięga. Nie więc tam jest łatwiej, tam się można ukryć i wtedy nawet nie wiemy, że mamy problem z tym, żeby, żeby sięgać po pieniądz. Natomiast jak się już zajmujemy czymś, co jest z nami spójne, co lubimy, no to tutaj już się może pojawić zgrzyt. U mnie się ogromny pojawił, i to był dla mnie bardzo głęboki proces i bardzo też wyzwalający. I Jezu, tyle spokoju, ile ja w nim odkryłam i takie poczucia tej, tej wolności i tego, że jejku, że ja naprawdę mogę, bo ja całe życie wierzyłam, ja nawet nie wiedziałam o tym, że ja w to wierzę, że owszem, ja mogę dobrze zarabiać, więc ja i tak już miałam fajną sytuację, bo ja wierzyłam, że ja mogę dobrze zarabiać, a wiele kobiet jest w takim miejscu, gdzie na skutek tych zranień w ogóle nie wierzy, że może dobrze zarabiać, więc ja wierzyłam, że mogę, ale tutaj było jedne duże ale, bardzo męczące. Takie, które mnie sprowadziło do depresji, którą nosiłam przez większość swojego życia, do poczucia bezsensu. W ogóle, no wszystko mi się sypało w życiu. To było to, że ja mogę zarabiać, ale tylko wtedy, jak robię coś bardzo trudnego i im bardziej tego nie lubię, tym lepiej. Czyli ja muszę zasłużyć. Jak ja zrobię coś, czego nie lubię i się namęczę i to jest wbrew mnie, zaprzedaję swoją duszę, to wtedy zasługuję, żeby zarobić. I to było tak u mnie. Ciekawa jestem, jak jest u Was też, nie? I to nie tylko chodzi o to, to, chodzi też o oszczędzanie nadmierne, o ten lęk przed wydawaniem, chodzi też o to, o nadmierne wydawanie, tak? To może pójść w każdym kierunku. Więc ta rana pieniądza to jest to bolesne miejsce w nas, w którym my jako dzieci, właśnie na skutek relacji, na skutek więzi z rodzicem, uwierzyliśmy, uwierzyłyśmy, bo dzisiaj do nas, do kobiet tutaj się zwracam, że zasługujemy na mniej niż byśmy chciały, że jesteśmy w jakiś sposób ograniczone, że nie jesteśmy bezwarunkowo warte i że musimy się ciągle z racji tego zabezpieczać. Więc co ciekawe, rana pieniądza, ona niekoniecznie jest związana z pieniądzem, wyobraźcie sobie. Oczywiście chodzi tutaj o pieniądze, o prosperowanie, o szeroko rozumianą obfitość, o naszą pracę, ale ona tak naprawdę u źródła w dużym zakresie dotyczy naszego poczucia własnej wartości, a ono już jest znowu wynikiem naszej relacji z mamą i z tatą, prawda, w dzieciństwie. Więc uzdrawianie rany pieniądza to jest jakbym to tak mogła porównać, to jest tak jak taka nauka jazdy na rowerze. To jest proces. Na początku ciągle spadamy, na początku tracimy równowagę, ktoś nam musi tutaj najprawdopodobniej asystować, trzymać ten kijek, zachęcać nas, ale my też potrzebujemy mieć w sobie tą chęć. I, i, to, i tą, tą wiarę, że ja wiem, że jak wystarczająco wiele razy spadnę i gdzieś tam się poturbuje, to ja w końcu nauczę się jeździć i to jest już umiejętność, która mi towarzyszy całe życie. I dokładnie tak jest z raną pieniądza, bo to nie jest schemat destrukcyjnie na nas wpływający, zamykający na obfitość, który, z którym myśmy się urodzili. To jest coś, co do nas przylgnęło i było wzmacniane w dzieciństwie, bo nie czuliśmy się bezpiecznie, bo czuliśmy się w wielu sytuacjach odrzuceni, bo były różne przekazy z zewnątrz, bo zaczęliśmy je interpretować na swój własny dziecięcy sposób i zaczęliśmy się zabezpieczać na różne infantylne sposoby, ale one w dzieciństwie nam służyły. Więc teraz ta rana to jest coś, co musi być po prostu otulone, zobaczone, zrozumiane. I wtedy zaczynamy ją uzdrawiać, i możemy pójść dalej, i w ogóle nam się w głowie nie mieści. Jak ja sobie teraz pomyślę, że ja przez większość życia funkcjonowałam tak, że ja naprawdę mi się wydawało, że ja mogę tylko zarabiać, jak się namorduje, jak zrobię coś wbrew sobie, i że w ogóle, że te pieniądze to owszem, one mogą przyjść, ale tylko czymś, czego bardzo, bardzo nie lubię i że tam było tyle zmagania, tyle ciężaru i też jeszcze do tego brania na siebie, że ja wszystko muszę sama, bo brak zaufania, brak wsparcia z zewnątrz, no po prostu ogrom tego było i do tego jeszcze wstyd, że w ogóle chcę mieć te pieniądze, że w ogóle chcę zarabiać, że chcę się nimi cieszyć, że chcę ich doświadczać, przecież to wstyd, bo jestem w ogóle kobietą, jestem niedobra, jestem wstrętna, nie powinna, nie wypada. Jezu, ile tego tam było. Teraz po prostu jakby... Aż trudno mi jest to uwierzyć, że to było ze mną całe życie. I też jestem ciekawa, jakby to życie się potoczyło, gdyby, gdyby to już było uzdrowione dawno, dawno temu. Niemniej jednak traktuję to jako ogromny zasób, bo wiem, jak to jest zamykać się na obfitość, zamykać się na lekkość, zamykać się na taki spokój, na przepływ, jak to jest być w ciągłym stresie, w ciągłym napięciu, w ciągłej takiej desperacji. W ciągłym ciężarze, braniu na siebie, po prostu to znam, ale też znam takie części, które chcą się wycofać, bo się boją i wolą w ogóle nie dotykać tego tematu, unikać szerokim łukiem. Więc teraz stanowi to dla mnie duży po prostu zasób do tego, żeby towarzyszyć innym w tych procesach, które są niezwykle głębokie. I ja w ogóle zawsze mówię i naprawdę tak uważam, że pieniądz i nasze relacje. To są tak naprawdę obszary, które jak wchodzimy w nie mądrze właśnie od źródła, od tego, co było w dzieciństwie, to one nas otwierają na zupełnie inną jakość życia. Bo po prostu tam się wszystko zaczyna, a to są tak grube tematy, które dotykają nas na co dzień. Non-stop one są z nami. Zobaczcie, ile my myślimy, ile my mówimy o pieniądzach, ile my nimi zarządzamy. To się cały czas dzieje, to cały czas dla nas jest w nas obecne. Więc to jest tak duży obszar naszego życia, że jak tam zaczynamy uzdrawiać, to wszystkie rozgałęzienia, które są na tym zamocowane, to po prostu samo też się uzdrawia. I tutaj, tak naprawdę, chodzi o takie międzypokoleniowe zdrowienie. Tutaj chodzi o to, jak my możemy zmienić ten bieg naszej rodzinnej linii ran. Jak my możemy Przestać przekazywać sobie te toksyczne wzorce myślenia, postrzegania, zachowania, doświadczania. To jest tak bardzo duże. My możemy w końcu być tymi pokoleniami, które, ja nie mówię, że do perfekcji to opanujemy, bo na pewno nie i w ogóle czym jest perfekcja, ale my już jesteśmy tym przełomem, gdzie nasze dzieci i ich dzieci, czy ludzie, z którymi wchodzimy teraz w kontakt, i to się od nas zaczyna, od naszej pracy ze sobą wewnętrznie. My już nie będziemy przekazywać tych zranień dalej, że to już nie będą ludzie i to już nie będzie świat, to już nie będzie Polska, w którym kobiety wstydzą się zarabiać wstydzą się, bo wierzą, że są gorsze, że na mniej zasługują, że im nie wypada, że nie mogą zmieniać, że nie mogą sięgać, że nie mogą się realizować, że nie mogą robić z tego z przyjemnością. Że muszą sobie dziubdziać każdy grosik, oszczędzać, żeby tylko wystarczyło żyć z miesiąca na miesiąc. Nie, my możemy naprawdę i my mamy. Ja w ogóle jestem zdania, tutaj powiem coś takiego, co może zabrzmieć przekornie, mocno nie na miejscu, ale ja jestem zdania, że w nas, kobietach, drzemie tak ogromna moc. Tu jest taki zasób, który jest tłumiony, był tłumiony przez te czasy właśnie patriarchatu i przez to, jak myśmy były uczone, że mamy siedzieć cicho, że mamy siebie kneblować, że mamy siebie ograniczać. My nawet nie jesteśmy tego świadome, ale w nas tyle tego drzemie, że jak to zaczyna wychodzić na powierzchnię i dopuszczamy do siebie to, że my możemy, że my zasługujemy, że warto, że to żaden wstyd. To tu się po prostu zaczyna tak dziać, że my same nie możemy uwierzyć, że takie życie jest możliwe. A jest możliwe, a jest naprawdę możliwe. Jak to uwierzyć, jak to realizować? No właśnie, Beata, chodzi o wejście w proces uzdrawiania matczynej ojcowskiej rany przy ranie pieniądza, przy obfitości. Ja teraz o tym tak ogólnie opowiadam, ale my w ten proces wejdziemy sobie razem już 12 marca, właśnie na kursie Rodzinne Skarby, i tam będziemy to odkrywać, tam będziemy to eksplorować. Dlaczego się tak knebluję, dlaczego się tak zamykam, jakie tutaj skarby na mnie czekają, rodzinne skarby, czego już nie chcę pokoleniowo powielać. Co wybieram? Uzdrawiam te bolesne miejsca. Przechodzę przez żałobę, bo muszę też coś wypuścić. Muszę zapomnieć o tym, że już nigdy nie dostanę tego od mamy i od taty, czego tak potrzebowałam, tak pragnęłam, gdy byłam dzieckiem. Że to poczucie mojej wartości, to wsparcie, to poczucie zasługiwania, to zaufanie do siebie, do życia, do innych ludzi, nie przyjdzie już stamtąd, ale przyjdzie tutaj, stąd, od Ciebie samej. I to jest proces, to jest jazda na rowerze. Będziemy się uczyć tej jazdy, I ja Was do tego z serca zapraszam, żebyśmy naprawdę zaczęły z tego zbiorowo wychodzić z tego umniejszania siebie. Więc, jak możemy przetransformować te zranienia swoją świadomością, swoim wyborem w nasze zasoby, w naszą mądrość, w nasze nowe możliwości? Dlaczego tak ważne jest, żeby w temacie obfitości. Temacie tego spełnienia zawodowo-finansowego, dać właśnie dużo uwagi matczynej i ojcowskiej ranie. Więc zacznijmy sobie tutaj od mamy, dobra? E, wielu, wielu z Was, wiele z Was już mniej więcej e, wie, o co, tutaj, o co tutaj chodzi, o, widzę, że pada pytanie, czy na ten moment triada wystarczy do przerobienia, wiem, że wiele z Was, bo już ponad chyba z 10 tysięcy osób korzystało z tych bezpłatnych webinarów Matczyna Ojcowska Rana, ale też wiele, wiele z Was ma yy, kursy Ojcowska i Matczyna Rana, tam pracujemy ogólnie z Matczyną i Ojcowską Raną, tak? w każdym obszarze życia sobie dotykamy, tak? natomiast to jest tak, jak mieliśmy w zeszłym roku z raną odrzucenia, gdzie rana odrzucenia jest tak wielkim tematem samym w sobie, że zrobiliśmy na ten temat całkiem oddzielną przestrzeń. Dokładnie jest tutaj tak samo. Jeżeli czujesz, że masz na bakier z pieniądzem, z emocjonalnością wokół pieniądza, z martwieniem się o niego, ze swoją pracą, z zarabianiem, nadmiernym oszczędzaniem albo wydawaniem, w ogóle no, trudno ci jest, trudno się czujesz w odniesieniu do pieniądza, to ja was zachęcam, żeby wejść w osobny proces. Tutaj, właśnie na rodzinnych skarbach, albo gdzieś indziej, jeżeli macie taką możliwość i wolicie. Oczywiście, że tak. Ale, żeby wejść w oddzielny proces, gdzie tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie dajemy uwagę, ranie pieniądza, ranie prosperowania finansowo-zawodowemu aspektowi, bo na tym będziemy się tylko i wyłącznie skupiać. Więc wyobraźcie sobie, co wtedy się może podziać, jak my dajemy całą uwagę właśnie tutaj tym zranieniom i tutaj to uzdrawiamy. Więc zacznijmy sobie od mamy. Wiadomo, że nasza mama to jest taki pierwszy wzorzec tego, co to znaczy być kobietą, tak? I występuje tutaj bardzo wysoki poziom zależności, poziom korelacji między naszą relacją z mamą, kiedy byłyśmy jeszcze dzieckiem, a naszą obecną sytuacją zawodową, właśnie tym poczuciem spełnienia sensu, zarabianiem pieniędzy. I tak też na przykład, jak kobieta miała w dzieciństwie taką trudną, pełną stresu, takiego niewyrażonego gniewu, bólu, żalu relacje z matką, to najczęściej jej relacja z własnym potencjałem, z tą zawodową karierą, z pieniądzem jest teraz w dorosłym życiu również trudna. I ta zależność po prostu ma miejsce i my naprawdę zaczynamy to widzieć, jak się uczciwie przyglądamy swoim dziecięcym zranieniom. Ale też jest tak, że ten temat matczynej rany, no ojcowskiej rany też, ale tutaj mówimy teraz o mamie. Matczynej rany to jest dalej temat tabu. W dużym zakresie, jeszcze w dużym stopniu jest to temat tabu, no bo przecież to jest takie niewdzięczne, żeby mówić, żeby widzieć o tym bólu, którego doświadczałyśmy ze strony mamy yy, i o tym, jak te zranienia teraz przekładają się na nasze obecne życie. Więc musimy jakby sobie uświadomić, że my dalej często omijamy ten temat i uciekamy od niego. A jeżeli chcemy mieć życie innej jakości, to po prostu potrzebujemy naprawdę się tutaj zatrzymać i pokłonić temu tematowi. I znowu, to nie jest o obwinianiu czy o czuciu się ofiarą, ale przeciwnie, o przejęciu odpowiedzialności za swoje życie i o tym, żeby naprawdę zobaczyć, co jest moje, a co moje nigdy nie było, co do mnie przylgnęło i żeby wrócić do siebie w tym poczuciu, że mogę i w sięganiu po to czego pragnę, w rozpoznaniu tego czego ja pragnę. Więc dlaczego ta relacja z matką tak mocno wpływa na nasze dorosłe życie finansowo-zawodowe? Zacznijmy może sobie od tego. No, dzieje się tak dlatego, że jak myśmy były dziećmi, jak byłyśmy też nastolatkami, młodymi kobietami, to nasz mózg, nasz układ nerwowy, one cały czas się rozwijały w relacji do naszej mamy, czyli sposób w jaki ona mówiła, w jaki się do nas zwracała. Stał się sposobem, w jaki my teraz same do siebie świadomie bądź też nie mówimy. Czyli my się uczyłyśmy tego sposobu bycia, traktowania samej siebie na podstawie tych wyrażanych albo też pozostawianych w takiej sferze domysłu um, przekazów płynących od mamy. Też poprzez to, jak nasza mama wybierała, poprzez jej zachowania, my się uczyłyśmy, my to um, przyswajałyśmy. Co jest ok, a co już nie, co nam wypada, a co już nie, co wypada kobiecie, co jest dla niej bezpieczne, na ile ona może sobie pozwolić. Tak? I niektóre kobiety wręcz słyszały wprost od swoich matek, że nigdy nie będziesz szczęśliwa, ty to sobie nigdy nie poradzisz w życiu, Ale, a inne kobiety też słyszały regularnie, że musisz się bardziej starać, musisz więcej sukcesów odnosić. No bo inaczej zostaniesz sama z niczym, o wszystko trzeba w życiu walczyć. Więc każda z nas tutaj miała jakby inne przekazy, i takie wyrażane wprost, ale też gdzieś tam pozostające poza słowami, ale do nas to też przecież docierało. I nawet teraz, jeżeli my już jako dorosłe kobiety mamy inne, takie świadome postrzeganie tego świata i siebie, to jednak, dopóki my nie uzdrowimy tych wzorców z, dzieci, z dzieciństwa, to one cały czas sterują naszym życiem, po prostu nasza podświadomość nami cały czas zarządza i my nawet o tym nie wiemy. I dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie tego, co jest w nas głęboko ukryte czyli właśnie tych odcisków z dzieciństwa. I znowu, ponieważ obszar pieniądza i finansów jest tak niezwykle ważny, Potrzebujemy dać mu odrębną uwagę, wejść tylko i wyłącznie tutaj, w ten kawałek. A nie wszystkim naraz, tylko tutaj temu kawałkowi dać uwagę. Jak my byłyśmy małymi dziewczynkami, to nasza relacja z mamą pokazywała nam też, co to znaczy być akceptowaną, co to znaczy być widzianą. Co to znaczy być rozumianą przez kogoś, taką wspieraną, bezpieczną. Uczyłyśmy się też, jak sobie radzić z konfliktem, z rywalizacją, z, z taką współpracą. E, uczyłyśmy się, jak to w ogóle jest być widzianą, co takiego jest bezpieczne, żeby być widziane, a co już niekoniecznie. Tak? Uczyłyśmy się też, jak to jest czuć motywację, jak to jest być zachęcaną, jak to rozwijać się jest, jak to jest się poszerzać. No i znowu niektóre z nas były zachęcane do ekspansji, a niektóre już nie. I czasami te przekazy były bardzo mocno pomieszane, czyli jakby zaprzeczające sobie. Z jednej strony mama mogła zachęcać nas do robienia kariery, prosperowania, jak już byłyśmy trochę starsze, do zarabiania dobrych pieniędzy. Tak, to jest super sprawa, sięgaj, działaj, tak, cieszę się też z tego. Ale z drugiej strony mogła też wyrażać znowu wprost albo jakimś takim swoim zachowaniem, żeby jednak nie robić tego przesadnie, żeby nie było tutaj, żeby to nie, nie być taką przesadnie spełnioną, żeby nie przesadzać z tymi sukcesami, że są inne, o wiele ważniejsze rzeczy w tym życiu. I tak owszem są, ale chodzi o to, co się w nas wtedy zakodowało, nie? jakie przekazy i co na skutek tych przekazów wykształciłyśmy w relacji do pieniądza, do prosperowania, do naszej pracy. Więc. Ym, Znowu, nie chodzi tutaj o obwinianie, nasze matki też miały swoje i to bardzo dużo swoją nieświadomość, niedojrzałość, swoje rany, swoje bolesne historie, swoje słabości. One też są ludźmi, tak? To nasi rodzice są ludźmi, mają to wszystko w sobie. I my patrzymy na to wszystko, żeby naprawdę zobaczyć, ile tego, czym my dzisiaj żyjemy, było naszej matki czy ojca bo to jest też o ojcowskiej ranie i też sobie dzisiaj troszeczkę o tym powiemy a ile z tego jest naprawdę nasze gdzie my w tym jesteśmy to było jej postrzeganie to były jej wybory nie nasze więc my nie musimy tego już dzisiaj powielać ale żeby sobie to uświadomić my musimy widzieć gdzie jeszcze w jakiś sposób właśnie to powielamy więc w uzdrawianiu matczynej, matczynej rany chodzi właśnie o to, żeby odróżnić, żeby oddzielić bez, bez tego obwiniania w uświadomieniu, gdzie kończy się moja mama, a gdzie zaczynam się ja. I to jest miejsce naszej mocy. Więc, o tutaj Wam włączę slajd. W relacji z naszą mamą, w nawiązaniu do naszej kariery i do zarabiania, chodzi między innymi o takie wzorce. Bycie widzianą, wyrażanie siebie, pozwalanie sobie na siebie, na swoje pragnienia, na to, co jest z nami spójne, poczucie, że zasługujemy, że nie musimy udowadniać siebie. Chodzi o takie pozwolenie sobie na to, żeby się otworzyć, żeby też być czasem słabą, kruchą, wyeksponowaną, taką otwartą dla świata w naszej karierze, w naszej przedsiębiorczości, w tym naszym zarabianiu pieniędzy. To wszystko się tutaj kryje właśnie w temacie, yy, Matczynej rany w nawiązaniu do naszej relacji z mamą. Ale też poza wpływem naszej mamy, my też oczywiście podlegamy, podlegamy, podlegałyśmy jako dzieci, jako córki wpływowi naszego taty, i tutaj mamy tą ojcowską ranę, która jest równie istotna, równie ważna i też bardzo często pomijana, bo się wydaje, a co tam, to nie ma znaczenia wpływ taty, a ma ogromny wpływ. W inny sposób, ale też wpływa na to wszystko, co nas albo otwiera, albo zamyka, na pieniądze, na obfitość, bo troszkę była inna rola taty, ale efekt jest tutaj jakby jest połączony. Nie? 50 na 50 tego, jak mama i tata na nas wpływali. Więc my podlegamy i wpływowi taty, i też wpływom kultury, całego społeczeństwa. Jest tutaj tak wiele różnych wzorców i głosów o tym, kim jest kobieta w świecie. Często kobieta przecież była postrzegana jako ktoś taki mniej ważny, mniej wartościowy niż mężczyzna, zasługująca na mniej, i to jest taki przekaz, w którym wierzymy, że jesteśmy mniej niż, czyli że zasługujemy na mniej. I to jest głęboka rana braku. To jest mentalność braku, którą my cały czas nieświadomie niesiemy, i ona steruje naszymi wyborami, naszym sposobem bycia. My się w tym zatracamy, gubimy, my nawet nie wiemy, że to cały czas nam steruje i cały czas nam towarzyszy, a niestety tak jest. Więc potrzebujemy to zobaczyć, potrzebujemy zobaczyć, jak jest. I wtedy w nas się z tą raną pojawia się w nas tendencja, czy to do porównywania, czy do rywalizowania, do negowania, do zamykania się. To już ma początek w relacji z naszą mamą, jak jeszcze jesteśmy małe. No bo skoro jest ten brak, skoro. Nie jest tak, że jest obfitość, jest brak, jest mentalność braku, którą my nasiąkamy w domu. To teraz, kto tu wygrywa? Jak jest brak, to ktoś musi wygrać. Tylko jedna z nas może być, nie wiem, ładna, mądra, odnosić sukcesy. Nie możemy być obie wyjątkowe. W niektórych środowiskach domowych to jest mocno akcentowane, mocno odczuwalne i to też prowadzi do takiego głębokiego żalu. I potem, kiedy my, jako dorosłe kobiety, u niektórych kobiet tak to jest, ale też powiedziałabym, że u wielu tak to jest, tylko my nie mamy znowu tego świadomości, że jest to um, takie solidaryzowanie się z bólem, z brakiem spełnienia matki, z jej własną mentalnością. Jak my już w dorosłym życiu nawet prosperujemy, jak rozkręcamy własny biznes, czy gdzieś dobrze zarabiamy, jak my, nie wiem, zmieniamy, przeprowadzamy się, eksplorujemy różne opcje zawodowe, doszkalamy się, to ten ból naszej matki, spowodowany tym, z czego ona sama zrezygnowała, czego ona sama była pozbawiona, odpala się w nas. On cały czas w nas się odpala. I my możemy czuć się winne, nawet nie wiemy dlaczego, i się wycofujemy. Możemy czuć się winne i możemy myśleć, że tak naprawdę coś nie jest dla nas. Możemy czuć dużo wstydu, że mamy lub że chcemy mieć, że po coś sięgamy. I czasami doświadczamy tego w relacji z mamą tak, że tworzy się tutaj pewien dystans, jakiś taki chłód, jak my zaczynamy się spełniać, a znowu jak jest nam źle, to znowu jesteśmy bliżej. Czyli możemy to tutaj odebrać jako przekaz, że moja mama nie chce być blisko, kiedy ja odnoszę sukcesy, w jakiś sposób czuje się tutaj zagrożona, czuje się zraniona, czuje się zazdrosna, odpycha mnie i to boli. I tutaj duża część pracy w uzdrawianiu matczynej rany jest właśnie o oddzieleniu tego, co jest nasze, a co jest naszej mamy. I do tej relacji z matką i jednocześnie naszego sięgania po obfitość też właśnie przyczyniają się różne takie kulturowe przekazy, w tym wpływ bardzo duży naszego ojca, to jak ojciec traktuje. Nas jako kobiety, jak on wzmacnia już od najmłodszych lat w nas, albo też osłabia to poczucie własnej wartości, to poczucie zasługiwania, tą pewność, to jak on wspiera nas w tym wychodzeniu do świata, to też jak on się zachowuje w stosunku do naszej mamy czy do swoich jakichś tam partnerek, jeżeli, jeżeli rodzice nie są razem. Tutaj uczymy się tego, na co i czy my możemy sobie pozwolić. I jak my jesteśmy traktowane, na ile my zasługujemy, co nam wypada. I może tutaj uczymy się tego, że nie powinnyśmy być zbyt ambitne, zachłanne, bo to jest zachłanne, to jest nieładne, trzeba się wstydzić. Nie możemy być zbyt widziane, pewne siebie. Nie może być nas za dużo. To jest ważne, żeby to rozpoznać, które to są kawałki naszej własnej historii. I teraz, jak zaburzona relacja z rodzicem może teraz przejawiać się w Twoim zawodowym życiu? Możesz na przykład mieć, to jest tylko kilka takich wybranych przykładów, możesz mieć na przykład szefa, który jakoś tak swoim zachowaniem przypomina Ci rodzica, prezentuje tą samą dynamikę, może być tak samo krytyczny. Jak był któryś z Twoich rodziców. Może zarzucać je swoimi sprawami, swoimi problemami, tak jak też znowu robił to rodzic, jak robiła to mama, powiedzmy. Może w biurze czy w miejscu pracy jesteś w jakiejś ciągłej rywalizacji z innymi kobietami. Może czujesz się w jakiś sposób wykluczona. Może Wasz zespół w ogóle przypomina ci tą dysfunkcyjną rodzinę, jej dynamikę. Może zauważasz tutaj jakieś podobieństwa, pewne schematy. Możesz doświadczać tych samych wyzwań w różnych miejscach pracy nawet jeżeli tą pracę zmieniasz wiele kobiet zmaga się też z perfekcjonizmem w pracy, czyli są takimi perfekcjonistkami, dlatego że chcą zasłużyć na docenienie to czego nie dostały od rodzica w dzieciństwie i to są właśnie te kobiety które pracują często o wiele za dużo które tkwią w takich cyklach wypalenia, wszystko potrzebują robić same, ja tutaj to doskonale znam to jest też moja historia i to ma wiele też wspólnego z parentyfikacją Wtedy, kiedy jako dzieci musiałyśmy być dla naszej mamy też w pewnym sensie mamą, tak? Parentyfikacja to jest jedna z form zaniedbania dziecka, to jest też forma przemocy, to mogła być taka emocjonalna parentyfikacja, kiedy mama opowiadała ci o swoich problemach i ty musiałaś, nie miałaś wyjścia, musiałaś tego słuchać, ale też może matka zostawiała na twoich ramionach opiekę nad rodzeństwem. I ta parentyfikacja sprawia, że nie czujemy się dłużej dzieckiem, czujemy się jak dorosły, który ma wiele zadań. I jeżeli podlegałyśmy w dzieciństwie parentyfikacji, to w dorosłym życiu, w naszej relacji do pracy możemy mieć takie podejście, że wszystko ma być traktowane jako praca, że wszystko bierzemy na siebie. Nawet jak coś robimy dla przyjemności, to i tak musimy coś z tego produktywnego na poczet naszej pracy wynieść. Tak? Więc tutaj jest ten element parentyfikacji, ale też tego udowadniania swojej wartości, dowartościowywania się właśnie w ten sposób poprzez branie wszystkiego na siebie, w ogóle poczucia swojej wartości w taki sposób, że ja czuję się warta tylko wtedy, jak działam ponad siłę, jak osiągam, jak się wykazuje. Więc tutaj wszystko może mieć miejsce. Tutaj Marta pisze, a ja się buntowałam, jak najbardziej, to jest jeden z kolejnych wzorców. Może być zupełnie tak, że będziemy robić zupełnie, jakby właśnie się buntuję i będę robić w przeciwieństwie na odwrót niż zaobserwowałam w dzieciństwie, niż to do mnie przylgnęło, niż byłam tego obserwatorem, żeby właśnie też coś udowodnić. Tak często jest na przykład z rozrzutnością. Kobiety, które są rozrzutne, wydają ponad miarę. Bardzo często, jak się z nimi pracuje w obszarze rany pieniądza, to właśnie y, widzi się, że to jest taki ich manifest, że ja teraz za każdym razem, kiedy coś się pojawia na horyzoncie, kupuję to nie dlatego, że tego potrzebuję, że tego chcę, ale ponieważ w dzieciństwie nie mogłam, w dzieciństwie musiałam się podporządkować. W dzieciństwie mi nie dawano tak, i ja teraz pokazuję, że właśnie mogę, że sobie mogę na wszystko pozwolić. To też jest pewna taka forma tutaj buntu, która no, niekoniecznie nam służy, jak stajemy się nadmiernie rozrzutne i nie rozumiemy, dlaczego tak jest. A to często właśnie e, jest z tym związane. Ale to dotyczy też mężczyzn. Martin pisze, jak najbardziej, ja po prostu kieruję już bardziej te wzorce i sam kurs Rodzinne Skarby jest skierowany dla Was kobiet, bo jest to o relacji córki z rodzicem, z matką i z ojcem, właśnie w nawiązaniu do obfitości, w nawiązaniu do pieniądza. Więc w ten sposób my sobie nie pozwalamy na przyjemność. I dopiero uzdrawiając tą ranę, uzdrawiając ranę pieniądza, uzdrawiając marczyną ojcowską ranę w aspekcie obfitości, zaczynamy mieć nagle tutaj dużo większy dostęp również yy, no, do, do, do tego wszystkiego, czego chcemy w naszej pracy, w naszych pieniądzach, do przyjemności. Możemy robić też, zarabiać pieniądze, pracować w czymś, co jest z nami spójne, co daje nam zadowolenie, co jest naszą wartością, co ma dla nas sens. Jeżeli chodzi o samą parentyfikację, to w naszej pracy może wyglądać jak robienie więcej niż chcemy i niż potrzebujemy robić, bycie perfekcjonistą, aż do wypalenia, aż do takiego przeciążenia. Mamy takie ukierunkowanie na to, jaki jest efekt naszej pracy. Cały czas obsesyjnie kontroluje. Czy się sprawdzam, czy mi się udaje, czy czuję się jakby taka uwięziona w pracy, tkwiąc w czymś, czego nie lubię. I to jest właśnie przejaw tej dziecięcej rany, dziecięcej traumy, bo nie wierzę, że mogę być w czymś, czego chcę, wierzę, że muszę być w czymś, gdzie nie mam wyjścia, czuję tą bezsilność. No i też w dorosłym życiu też mi się wydaje, że nie mam opcji, nie mam wyborów, nie mam innej pracy, nie wiem co, nie wiem jak. Tutaj znowu tu nie chodzi o kolejne desperackie zmienianie prac, ciach, 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 bo znowu te schematy będą wracać. Tutaj chodzi o uzdrowienie u źródła swojej rany, prosperowania, pieniądza, obfitości. Więc teraz tak: na skutek ojcowskiej rany, mogą się w nas na przykład, córkach, kobietach, wykształcić przekonania. Pieniądze przy nas nie zostają, przy mnie nie zostają, nie wspierają mnie. Nawet jak przyjdą, to, to tak czy tak, ta przyjemność i to poczucie bezpieczeństwa jest tylko i wyłącznie chwilowe, nie mogę na nie liczyć. No i tutaj właśnie pytanie, jak to brzmi? Czy nie brzmi to przypadkiem jak głos ojca, czyli właśnie to wsparcie, to ta zachęta, to poczucie bezpieczeństwa? Którego potrzebowałyśmy jako dziecko. Więc teraz, jakie zachowania wykształcamy z raną pieniądza, czyli co my tak naprawdę adaptujemy na skutek tych dziecięcych zranień w aspekcie obfitości? Tutaj znowu Wam załączę slajd. To są takie tylko przykładowe sytuacje. Możemy nadmiernie, bezmyślnie wydawać. Jak dorastamy w braku, rodzic nie dawał nam tyle, ile chcieliśmy, albo ktoś inny. Zabierał pierwszy, miał pierwszy dostęp, no to teraz narasta w nas to napięcie, że jak od razu nie kupię, to już nie będę mieć takiej możliwości. Tak? Możemy mieć dużo stresu, kiedy wydajemy pieniądze, i tutaj tu mieszczą się osoby, które mają problem z wydawaniem. Zanim coś kupią, to w ogóle analizują, nie wiadomo, jak długo porównują, szukają lepszych ofert, po prostu. I to jest mądre, tak? to jest dojrzałe, ale chodzi o to, że czasami to robimy no, do szaleństwa, po prostu przesadnie, już naprawdę, i to czasami przy tak drobnych zakupach, dlatego że boją się wtedy takie osoby, że jak wydadzą, to mogą już potem nie zarobić, mogą żałować, mogą nie mieć, albo też mogą być tu osoby, które wydają ponad miarę, czując przy tym dyskomfort. Czyli pomimo, że czuję dyskomfort, mam taki wzorzec, że jest mi. Trudno wydawać pieniądze, to i tak mi towarzyszy, to jest połączone z tym, że wydaje ponad miarę. To jest ciekawe. Ciekawy wzorzec też do uzdrawiania. Może być tak, że zbieramy, że akumulujemy, że oszczędzamy na wszelki wypadek. To są też rany na skutek różnych takich traumatycznych doświadczeń. Wiecie, pokoleniowo przekazywanych, gdzie brakowało jedzenia, gdzie był, naprawdę było dużo tego lęku o przetrwanie, i to jest zrozumiałe, tylko że już czas. Jakby wyjść poza ten wzorzec, bo czasy się zmieniły. Tutaj też się mieści to kupowanie, trzymanie, czy to jedzenia, czy kosmetyków na zapas. No bo może nie będę kiedyś mieć na to pieniędzy, to lepiej teraz więcej, tak, żeby się jakoś zabezpieczyć. To wszystko bazuje na lęku. W tym wszystkim też często nam towarzyszy poczucie winy. Nie jest to oczywiście jakieś takie zachowanie, które jest efektem tych zranień z dzieciństwa. Ale jest to wzorzec, który bazuje właśnie na ranie pieniądza, dlatego że tutaj czuję winę, no bo rodzice na przykład nie mieli tyle co ja, albo bo wydaję za dużo, za mało, bo sobie nie pozwalam, bo żałuję sobie, żałuję innym i tak dalej, i tak dalej. Więc czekajcie, tutaj wyłączę ten slajd. Ja tak jadę po prostu z tematem, bo wiem, że na Instagramie jestem przez tą zewnętrzną aplikację do godzinki ograniczona, żeby nas nie rozłączyło. Zbierając to w jedną całość, w takim sensie, że dużo tutaj było powiedziane o tym, jak ta rana pieniądza się w nas tworzy na skutek relacji z mamą i tatą, ale tak naprawdę to tutaj sobie tylko liźniemy tego tematu, tak, ale zobaczmy że jeżeli my chcemy się otworzyć na obfitość, to teraz jak mając to wszystko u źródła, my możemy naprawdę zacząć dobrze zarabiać, mieć dobrą relację z pieniądzem, dobrze się przy tym pieniądzu czuć, doświadczać więcej spokoju, mniej się martwić, bardziej prosperować, dobrze się czuć w pracy. Jak to jest możliwe, jeżeli my właśnie nie uzdrowimy tego źródła, tylko będziemy gdzieś tutaj po powierzchni, będziemy stary, starać się coś wymedytować, przyciągnąć na jakiś sposób, wykombinować, zmienić po raz setny. No to nie ma prawa działać, na pewno nie na stałe. My potrzebujemy wejść w głęboki proces uzdrawiania swoich dziecięcych zranień w nawiązaniu do pieniądza i do pracy. I dlatego właśnie opracowuję, wciąż jeszcze przygotowałam tą przestrzeń, w której będziemy mieć możliwość to zrobić. Jeszcze raz Wam tutaj przypominam, że 12 marca zaczynamy kurs Rodzinne Skarby. Dzisiaj Wy macie ten przywilej z racji bycia tutaj, że pierwsze 100 osób może się naprawdę z dużą zniżką przyłączyć. Ona jest widoczna na stronie. I tam będziemy sobie pracować z tymi jeszcze Wam link w komentarzach też wklejam. Będziemy sobie z tym głęboko pracować. I ten proces ma swoje etapy. My rozpoznajemy w nim, gdzie i jak ukształtowała się w tobie ta rana pieniądza, ta rana obfitości. Ty tutaj w tym procesie możesz też pracować ze swoim poczuciem bycia ofiarą, z bezsilnością, z zaniżonym poczuciem własnej wartości, z takim poczuciem, że nie mam wyjścia, ze wstydem. To wszystko się tutaj zawiera. My rozpoznajemy tutaj, do jakich zamykających ciebie każdego z nas na obfitość na to prosperowanie na dobre pieniądze do jakich zachowań do jakich wyborów właśnie do, doprowadziła ta nieuzdrowiona wciąż relacja z mamą czy statą więc tutaj temu dajemy bardzo dużo uwagi i zaczynamy widzieć też, że kurczę, ja to mogę w każdej chwili zmienić. Ja nie jestem tutaj tego niewolnikiem, ja nie jestem na to skazana, bo skoro mogłam się czegoś nauczyć, to teraz w naturalny sposób mogę też się tego oduczyć i otworzyć na coś zupełnie innego, na inną jakość życia. Tak? I my tutaj w tym procesie, owszem, przechodzimy przez różne trudne emocje. Jest coś takiego jak proces żałoby, dlatego że odkrywamy, że dotąd nie żyliśmy swoim życiem. Ale też nabieramy tutaj bardzo dużo takiej pewności, klarowności, mocy. Czyli tutaj są te skarby, się pokazują. Zaczynamy czuć, co jest nasze, co jest możliwe, na co my zasługujemy, co nam wypada, że to i tamto jest dla nas możliwe, że jest tyle możliwości. Czyli właśnie zaczynamy odkrywać nasze rodzinne skarby. Tutaj, gdzie był ten destrukcyjny nawyk wcześniej, okazuje się, że mamy naprawdę piękne do mistrzostwa wypracowane zasoby. Przestajemy czuć się ofiarą. Nie boimy się już bać, nie boimy się spotkać ze swoimi różnymi trudnymi emocjami. Nie boimy się czuć tych emocji. Czyli pojawia się w nas więcej spokoju. Pojawia się w nas więcej takiego zaufania, takie odpuszczenie, takie napięcie. Nasz układ nerwowy się relaksuje. Nie czujemy już tej presji. Pojawia się przepływ. To wszystko będziemy przerabiać, kochani, w trakcie kursu Rodzinne Skarby. Startujemy sobie 12 marca, i to jest w ogóle jedyna edycja tego kursu, jaką, jaką będę prowadzić. To jest tylko jeden, jedyny raz, kiedy ja będę ten kurs prowadzić. I wejdziemy sobie w głęboki proces uzdrawiania matczynej, ojcowskiej rany w obszarze pieniądza. Takiego zarabiania, zawodowego spełnienia. I z pewnością ten kurs, jeżeli teraz się zastanawiasz, czy on jest dla Ciebie, to on jest dla Ciebie, jeżeli chcesz zrozumieć, w jaki sposób ta nieuzdrowiona relacja z mamą, z tatą zamyka Cię na obfitość, jeżeli chcesz uzdrowić te obszary matczynej, ojcowskiej rany, właśnie. W nawiązaniu do finansowej obfitości. Jeżeli chcesz się otworzyć na taką zawodową ścieżkę, na pracę, która ma dla Ciebie sens, jest z tobą spójna, daje ci spełnienie. Jeżeli chcesz uzdrowić tą ranę pieniądza, otworzyć się na finansową obfitość właśnie u źródła, tak? Tutaj, na początku, gdzie to się wszystko zaczęło, tutaj widzę, Marta pyta że jak to jest, jak to jest powiązane. No właśnie dlatego potrzebujemy dać sobie tutaj więcej czasu, żeby to zobaczyć, jak to jest powiązane, bo to jest bardzo ściśle powiązane. To jak rodzice nas traktowali w dzieciństwie, to jaka była atmosfera w domu, jak oni sami byli z pieniądzem, z prosperowaniem, ze swoją pracą, jak oni do nas wychodzili, jak wpływali na nasze poczucie własnej wartości, zasługiwania, to wszystko przelało się na to, jak my dzisiaj w życiu funkcjonujemy w obszarze finansowo-zawodowym. I to jest tak ogromnie ważne, że kurczę, no, dla mnie wchodzenie w takie procesy jest po prostu bezcenne. Um... Tak. Parentyfikacja tam było pytanie, jak to się, że nie rozumiesz, jak to się przekłada. Ano, tak, że jeżeli wszystko jest na tobie, rodzic cię zalewa swoimi sprawami, swoimi problemami i ty stajesz się jakby rodzicem dla rodzica, to w dorosłym życiu bardzo się to mocno przekłada na nasz obszar, na obszar zawodowo-finansowy, bo między innymi mamy takie poczucie, że nie możemy czerpać tu przyjemności. Że nie możemy tutaj korzystać, że praca i zarabianie nie ma być przyjemnością. Wszystko ma być produktywne. Bierzemy na siebie ponad miarę i dużo, dużo tutaj jeszcze więcej się pojawia. Więc dalej, rodzinne skarby, jak najbardziej dla ciebie, jeżeli chcesz uzdrowić swoją ranę pieniądza, otworzyć się na finansową obfitość właśnie u źródła, wyjść poza różne destrukcyjne, zbudowane w dzieciństwie zachowania, nawyki, które teraz właśnie stanowią naszą bloka blokadę obfitości. Wypuścić ten niepokój o pieniądze, przestać się po prostu o nie martwić, a zamiast tego doświadczać więcej spokoju, więcej spełnienia, więcej przyjemności, więcej zarabiania i korzystania e, z naszych pieniędzy. Także, kochani, to nas wszystko czeka. Startujemy 12 marca. Na stronie macie wszystko dokładnie opisane, jak przebiega kurs, co on tam e, zawiera. E, Także poczytajcie sobie na stronie, pamiętajcie, że dzisiaj pierwsze 100 osób może się przyłączyć w dużej promocji, w tym tygodniu będę mówić o tym codziennie, w środę i w czwartek mamy dwa bardzo fajne live'y o godzinie 10 rano, Właśnie też w tym temacie dziecięce traumy, dziecięce zranienia w nawiązaniu do obfitości, do zarabiania, do prosperowania. Nie zdradzam jeszcze z kimś, mam bardzo dwie fajne gościnie, także będzie oczywiście to nagrane, możecie sobie odtworzyć w swoim y, czasie, ale o 10 w y, środę i w czwartek widzimy się na żywo. I na pewno jeszcze w przyszłym tygodniu też zrobię live y, w tym temacie, jeszcze na takie domknięcie tego tygodnia o ranie pieniądza, o obfitości. Także, kochani, z serca Was zapraszam. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie. Dużo tutaj tematów było poruszonych. Przeleciałam przez nie, bo chciałam jak najwięcej Wam powiedzieć. I oczywiście, że chciałabym się, tak wiecie, zwolnić, zatrzymać z Wami i po prostu sobie wejść w te zagadnienia głębiej, powolutku. Ale to już będziemy robić z tymi z Was, którzy będą na kursie. Tam będzie przestrzeń, będzie też bardzo interaktywnie, będą ćwiczenia. Będziemy dużo tutaj pracować, żeby naprawdę zobaczyć, co jest na rzeczy i uzdrowić te wzorce, które nam nie służą, żeby cieszyć się zarabianiem, cieszyć się pracą i doświadczać tutaj i spokoju, i spełnienia. I znowu, tego nam wszystkim z całego serca życzę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zaraz będę przeglądać komentarze. Cudnego dnia i jak możecie to udostępnijcie, proszę. Papa, pa. cudnej niedzieli.